Dzień dobry, jestem Mirek Szponar i zajmuję się cyfrową rekonstrukcją starych fotografii. Wszyscy mamy domowe archiwa i przy różnych okazjach pokazujemy je rodzinie lub znajomym. Często te stare fotografie oprawiamy w ramki, wieszamy na ścianie lub stawiamy na półce. Są jednak chyba w każdym domowym archiwum zdjęcia, które nie nadają się do ekspozycji. Mówię tu o zdjęciach legitymacyjnych, które często są jedyną pamiątką po naszych bliskich. Nie nadają się, bo są małe, trochę podniszczone, mają stęple i ślady po spinaczach. Ja też mam takie zdjęcie mojej mamy. Tak mi się podoba, że postanowiłem umieścić je w ramce. Jak to zrobiłem? Zobaczcie, zapraszam do oglądania, a przy okazji opowiem trochę o mojej mamie. Zaczniemy od skanera. Zdjęcie należy umieścić na szybie skanera w miejscu zaznaczonym strzałką. Zamykamy pokrywę i otwieramy aplikację w komputerze. Najpierw należy ustawić parametry: typ obrazu, ustawiamy kolor, rozdzielczość przy tak małym zdjęciu minimum 600 dpi. Format obrazu: w naszym przypadku wystarczy JPG. Nazwa pliku pojawi się sama. Folder. Należy wybrać folder, w którym zapiszemy zeskanowane zdjęcia. Następnie kliknąć podgląd i zaznaczyć obraz w taki sposób, jak pokazuję na filmie. Nie trzeba tego robić dokładnie, ponieważ teraz. Możemy powiększyć zdjęcie klikając na lupkę i dokładnie ustawić zakres skanowania. Teraz trzeba kliknąć skanuj. Sprawdzić w folderze czy się zapisało i tyle. Po zeskanowaniu rozpoczynam od suwakologii, a później systematycznie zaczynam czyszczenie całego zdjęcia. Moja mama Janina z domu Łoś urodziła się 29 sierpnia 1931 roku w Równem, w Polsce. Mimo to przez większą część życia miała wpisane w dowodzie osobistym miejsce urodzenia równe ZSRR. Mama miała czwororodzeństwa, była trzecia w kolejności. W równem się wychowała i w równem zaczęła edukację. To jest świadectwo ukończenia pierwszej klasy polskiej szkole. Niestety w drugiej klasie uczyła się już w całkiem innym języku, a że była zdolna, to otrzymała nawet dyplom za dobrą naukę. Później przyszli Niemcy i znowu bolszewicy. Dziadka nie było, jeszcze nie wiedzieli, że zginął, a babcia, przeczuwając, co się święci, w 1944 roku podjęła decyzję wyjazdu do siostry dziadka do Lublina. Przekupili Rosjan i odkrytą ciężarówką w zimie ruszyli w podróż do tej nowej Polski. Pod hełmem pijany kierowca doprowadził do wypadku. Dzieciom na szczęście nic się nie stało, ale babcia Jadzia miała połamane żebra i trafiła do szpitala. Dzięki zapobiegliwości najstarszej siostry Zuli wszystkie dzieci szczęśliwe dotarły do celu, a babcia niebawem została przewieziona do szpitala w Lublinie. Szybko się zaklimatyzowali w nowym miejscu. Starsze dzieci poszły do szkoły, a babcia opiekowała się młodszymi. Niestety bez dziadka, o którego losach nic nie było wiadomo. Później przyszła informacja, że został zastrzelony przez Sowietów. Ale jak było naprawdę, nikt nie wie. Mama była wyśmiewana w szkole przez swój akcent, wychowana na Wołyniu wśród mieszanej polsko-ukraińsko-żydowskiej społeczności, mówiła tym pięknym wschodnim zaśpiewem, który nie bardzo się podobał jej rówieśnikom. Tak się wtedy zmobilizowała i tak ciężko pracowała nad pozbyciem się akcentu, że do końca życia mówiła piękną polszczyzną. Mama często opowiadała o swoim pierwszym kontakcie z alkoholem. Wiąże się z tym historia z czasów okupacji. Babcia miała pięcioro dzieci, więc żeby je utrzymać, piekła pączki na sprzedaż, szyła fartuchy z prześcieradeł i pędziła bimber. Mama była już na tyle duża, że mogła wykonywać pewne prace i została strażniczką bimbru. Babcia dała jej łyżeczkę i powiedziała – tu z tej rurki będzie kapało. Co jakiś czas podstaw łyżeczkę i spróbuj językiem czy szczypie. Jak przestanie szczypać, to mnie wołaj. Mama nie przepadała za alkoholem, ale z chęcią, gdy tylko nadarzała się okazja, próbowała bimbru. Oczywiście w minimalnych ilościach i zawsze opowiadała powyższą historię, kończąc ją ze śmiechem stwierdzeniem, że ona Bimber to od dziecka pije. Mama ukończyła lubelską feterówkę, szkołę z wielkimi tradycjami. Często też jeździła na zjazdy absolwentów. Ostatni raz była w 96 roku. W 59 roku wyszła za mąż za mojego tatę Jerzego, a w lipcu 1960 ja przyszedłem na świat. Rodzice przeżyli razem 40 lat. Byli dobrym i szczęśliwym małżeństwem. Tato zmarł w 1999, a mama 4 lata po nim 28 marca 2003 roku. Czyszczenie i retusz zakończone. Teraz tylko druk. Zamiast fotograficznego, użyłem papieru ozdobnego gładkiego w kolorze ekry. Dzięki temu uzyskałem efekt starego zdjęcia. Teraz w ramkę i na półkę. Ja jestem zadowolony, a wam jak się podoba. Napiszcie w komentarzach. I to na tyle w tym filmie. Do zobaczenia!